Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Teraz przychodzę do Was w tej chwili z tagiem Gadające Głowy. Zostałam otagowana przez Dareckiego, któremu bardzo dziękuję za to, że umieścił mnie na swojej liście. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i przysyłam Tobie i Twojej żonie wspaniałej Gosi buziaczki oraz przede wszystkim dużo, dużo zdrówka, bo wiemy, że zdrowie jest najważniejsze. Są to cztery fajne pytanka, na które odpowiem, mam nadzieję, w doskonały sposób. Zaczynajmy. Pytanie numer jeden. W którym roku się urodziłaś? Urodziłam się w roku 1982. Fajne czasy, podobno. Ja tych czasów nie pamiętam, byłam wtedy przecież dopiero narodzona. Aczkolwiek wspominając te lata, lata 90., lata 80., mamy co wspominać. Był to fantastyczny okres i mam nadzieję, że wiele osób ze mną się zgodzi, że to był bardzo dobry rocznik. Patrząc na mnie, żartuję oczywiście. Lecę dalej. Pytanie numer dwa. Kim jesteś? Zaraz mi się... Przepraszam, ale kim ty jesteś? Pajacu. Chłopaki nie płaczą. Tak mi się to kojarzy, że aż to musiałam powiedzieć. Ale tak na poważnie, biorąc sprawę, kim jestem? Jestem przede wszystkim szczęśliwą matką. Jestem przede wszystkim szczęśliwą kobietą. Jestem przede wszystkim szczęśliwą córką. Jestem osobą zwariowaną, jestem osobą szczerą, jestem osobą spontaniczną, jestem osobą, myślę, że miłą, ale nie dla wszystkich. Dla tych, co zasługują na to, żebym była miła. Jestem po prostu kobietą. Szczęśliwą kobietą, spełnioną kobietą, myślę, w jakimś tam stopniu. Jestem wnuczką, jestem przyjaciółką, jestem koleżanką, jestem youtuberką, jestem właścicielką psa, jestem... wariatką, jestem bardzo zwariowaną wariatką. Tak, taka jestem właśnie ja. I pytanie numer 3. Co jest dla Ciebie najważniejsze? Najważniejsze i jeszcze raz najważniejsze są dla mnie moje dzieciaczki. Mam dwójkę wspaniałych dzieci. Mam córkę, która ma 14 lat, prawie 15 i syna, który ma 6 lat. Wspaniałe dzieciaki, jestem spełniona bardzo w roli matki i nie wyobrażam sobie życia bez moich dzieci. Najważniejsze jest dla mnie cała rodzina, cała moja najbliższa rodzina, moja dalsza rodzina, ogólnie rodzina. Myślę, że najważniejsze na świecie są dla nas bliskie osoby. Trzeba dbać o rodzinę, trzeba być dla nich wsparciem, trzeba być, po prostu żyć dla nich, tak? Jest dla mnie najważniejszy również mój partner, którego bardzo, bardzo mocno kocham, który idzie ze mną przez życie, które nie jest zawsze usłane różami. Są również kolce, wystają z tych kwiatków, więc wspiera mnie, jest dla mnie naprawdę bardzo, bardzo ważny, ale najważniejsze są jednak dzieci, a on na drugim miejscu. I chyba tyle. Chyba rodzina jest przede wszystkim najważniejsza. Później można ustawić różne jakieś tam etapy w życiu, które są równie ważne, ale najważniejsze priorytetem jest rodzina. I pytanie numer 4. Ostatnie pytanie. Czego oczekujesz od przyszłości? Od przyszłości oczekuję... Chyba niczego od przyszłości nie oczekuję. Zobaczymy, jak przyszłość się nam ułoży. Oczywiście chciałabym dożyć starości. Chciałabym spędzić resztę życia u boku tego samego mężczyzny do końca moich dni. Chciałabym zostać z Miśkiem.
Chciałabym, żeby moje dzieci zawsze, całe życie były zdrowe, żeby poszły na wspaniałe uczelnie, zrobiły jakąś karierę, pokończyły dobre szkoły. Wiadomo, wymagamy, może nie wymagamy, ale oczekujemy właśnie od przyszłości raczej dobrych rzeczy. Nie myślimy o tym, że och, ach, będzie źle, bo teraz jest źle, to będzie później też. Nie, właśnie oczekujemy zmiany. Zmian przede wszystkim na lepsze. Tak, dożyć późnej starości. I żeby moje dzieci były spełnione w swoim życiu i żeby nigdy w życiu nie mogły zarzucić mi czegoś, że źle zrobiłam, że źle je wychowałam, że nie dałam im tego, czego od życia oczekiwali. Mam nadzieję, że doczekam właśnie w przyszłości słów podziękowania od moich dzieci, słów prosto z serca, że są wdzięczne za to, że byłam dla nich taka, jaka jestem. Mam nadzieję, że tego dożyję, że dożyję ślubów, wnuków, całą gromadę wnuków. Mam nadzieję, że będzie ich bardzo, bardzo dużo i może nawet prawnuków. Tego oczekuję od przyszłości. Dziękuję ślicznie, to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. I jeszcze raz Darecki i Gosia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego miłego widzenia. Pa, pa!